jest przecięty i zastąpiony jakąś żwijką, która nawet nie jest pulutowana, tylko jest po prostu zwinięta, więc jest naprawdę jakoś to masakrycznie zrobione. Czek, na którym to będzie idealnie widać pod lampą. Teraz jak się leje, to sobie widać, jak same sreberko sobie leci. Bluf, dojechała jeszcze Skoda na Bluf, jedna Audi, jeszcze jedna Audi, jeszcze dwa sterowniki na wysypie. Więc połączymy jakoś logicznie fakty. Ten samochód w ogóle kręci, a nie odpala. Teraz w dodatku zaczął coś na z tyłu burczeć, to podejrzewam, że ta cała skrzynka robi spaliło. I słuchajcie. Chodzi. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mega mgła i dziwna pogoda. Mamy tutaj Alejandrę, którą udało się skończyć. To jest ta od pierwszego właściciela, co był zapchany DPF, także to auto już nie powinno jeździć. Wszystko zostało ogarnięte. AdBlue tutaj też lało, więc zostało wyłączone. Jedziemy właśnie autem na zbieżność, bo był wyciągany wózek, żeby wyciągnąć tego wielkiego DPF-a, więc za chwilę będzie ustawiona zbieżność. Ostatnie czyszczenia, sprzątania i auto wraca do klienta, a my lecimy z kolejnymi tematami. No i kolejny pacjent, moi drodzy, przyjechał do nas Seacik na lince, który nie odpala, ja go cudem odpaliłem. Jak widzicie, pierwszy i trzeci wtrysk skończyły się. Na trzecim jest wypadanie zapłonu, a pierwszy to też słabo co chodzi. To nie dlatego, że się wyrównują czy coś, tylko po prostu widziałem, że pierwszy wtryskiwacz też świruje. Będzie musiała być nowa wiązka założona. Dopiero będzie miał jakikolwiek sens. Do tego jeszcze rozrusznik, bo tak to on kuleje, prycha, kicha. Jedna wielka masakra. Fajne silniczki, ale jak pójdą wtryski, jakieś pompki, no to niestety trzeba już wtedy zrobić takie podstawy, bym powiedział. Chciałem wam pokazać stronę Letyshop, z którą na pewno dobrze znacie. Nieraz ją reklamowałem, bo dzięki niej zyskujecie naprawdę sporo pieniędzy. Teraz zbliża się czas świątecznych zakupów, świątecznych szaleństw i tutaj właśnie dzięki Letyshop możecie zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy. No i jak to działa? Jak pewnie większość z was, bo nie tylko ja, myślę, że kupuje 90% rzeczy przez sklepy internetowe, no bo nie oszukujmy się, jest bardzo łatwo, wygodnie. I tutaj za pomocą Letyshops wybieramy sobie jakieś kategorie, czy po prostu możemy zobaczyć wszystkie sklepy, które oferuje nam cashback. Spójrzcie, że te cashbacki są naprawdę bardzo duże. Jest to nic innego jak zwrot jakiejś części pieniędzy, które i tak płacicie przez jakieś sklepy. Ja najczęściej korzystam z Allegro, więc tutaj sobie wybieramy, przechodzimy do sklepu. Jeżeli kupujemy jakąś tam rzecz, przykładowo lampę, prezent na święta, olej do samochodu, tak jak tutaj na moim kanale można nawiązać do motoryzacji, to za to zakupy, które i tak byśmy zrobili na stronie, dostajemy jakiś zwrot pieniędzy na konto właśnie na Letyshops i potem te pieniądze po czasie możemy sobie wypłacić na nasze normalne konto, więc jest to jak najbardziej fizyczny pieniądz. No i teraz sobie tak przechodzimy, tutaj widzicie, że już coś sobie wyszukiwałem w ostatnich jakichś elementach, bo naprawdę z Allegro kupuję wszystko. No i wchodzimy, co by mi się mogło przydać. Lampa solarna. O, to jest taka rzecz, którą teraz właśnie śledzę i muszę sobie jakąś kupić, bo robi się szybko ciemno i mało co widzę na swoim podwórku. I mianowicie, jeżeli teraz sobie zakupię jakikolwiek przedmiot z tej strony, przykładowo ta lampa na czujkę nie jest zła, kosztuje 98 zł, to przez aplikację kupicie ją w tej cenie. I tak samo na zwykłym Allegro też kupicie za tą samą cenę, tylko różnica jest taka, że z Letyshop dostaniecie jeszcze z tej kwoty zwrot pieniężny, który potem możecie sobie wypłacić na konto. Więc jest to naprawdę mega opcja, ja wam polecam Letyshop, bo ja na co dzień korzystam. Widzicie, że tutaj też jakiś tam ostatnio zakup dokonałem i pomimo tego, że wypłacałem pieniądze, mogę je jeszcze wypłacić. Kolejna jakaś suma się zbierała. Gorąco wam polecam. Jeżeli jesteście zainteresowani, tak jak ja, oszczędzaniem pieniędzy, wystarczy, że wejdziecie pod spodem w link w opisie i tam możecie się zarejestrować i możecie sobie oszczędzać, tak jak ja, pieniądze na zakupach online. No i co? My lecimy z dalszą częścią filmu. No i robi się nam teraz temat Wisła, mianowicie na jednym cylindrze jest wtryskiwacz z AW, tutaj w ogóle jest bez końcówki. Tutaj jest BD i na końcu też jest BD. Problem robi wtryskiwacz numer 1, bo jest jakiś
zamiennik nieoryginalny, znaczy nie, że nieoryginalny, tylko z końcówką AW już nie podchodzi do tego samochodu i nie może kichać całą robotę. No i na trzecim cylindrze wtryskiwacz BD. Teraz musimy ustalić, które są tutaj oryginalne, że tak powiem, i wtedy ogarnąć dwa nowe wtryskiwacze, tak jakie powinny być. No i teraz wam powiem, jest ciekawy przypadek, mianowicie szczury pogryzły pas, pogryzły też masę kabli. Ja tutaj testuję sobie nowy tester, który dostałem właśnie na próbę, żeby sobie zobaczyć, jak on w ogóle działa. Kabli pogryzionych jest naprawdę multum, tutaj wam pokażę. Są jakieś, leżą, nie wiem, gdzieś kawałki folii widziałem pogryzione, nie wiem, czy tym się uda wyostrzyć. Wyostrza to, co nie chcę, gdzieś tam o jakieś folie, jakieś odchody. Masakra. Instalacja jest pogryziona, auto przestało odpalać. No i po wstępnej diagnozie ustaliliśmy, że EGR jest skończony doszczętnie. Nawet nie reaguje na żadne polecenia. Ja ogólnie powiem wam, że mało jakichś tam Citroenów, Peugeotów naprawiam i nie jestem pewny, czy przez niego nie idzie jakiś prąd typu 5V, gdzie musi iść jeszcze na inne czujniki. I często jest tak, na przykład w Fordach też słyszałem, że jak się coś spierdzieli tego typu EGR, to potem auto nie odpala, dziwne błędy pokazuje w ogóle. Więc EGR jest uszkodzony, od tego i tak musimy zacząć, bo chciałem tutaj go wyprogramować, szczerze powiedziawszy, ale no tutaj nie jest drogi, tego zakładamy nowego i zobaczymy, czy wtedy auto odpali, czy jeszcze jakieś błędy EGR-u będą mi jakiegoś tam zaworka odpaliwa i dopiero przejdziemy do następnych czynności i będziemy patrzyli, co tam dalej się dzieje z nim. No ja właśnie na patencie, no dobra, masz odczepić! Na patencie wyciągam przyczepę, bo dyszlem była pod auto. Dobra, dawaj! I ten, i nie był, no masz odczepiać. Nie było jak tutaj wyciągnąć przyczepy, nie ma kluczy od auta. To na patencie paseczkiem. Kto ma szkołę, ten ma rzej. Nie, Szymek? Ja. Na patencie całe życie. A dzisiaj w ogóle jak skończymy pracę w polu, to będziemy serwisować naszego Fergusona. Będą półkaneczki, więc będzie ciekawie. Podejrzewam, że ten odcinek będziecie mogli zobaczyć UTK na kanale. Będziemy robili mu serwis przedzimowy. W ogóle to ktoś ostatnio mówił, że jak jestem w Polsce, to słabe samochody, słabe tematy robię. Więc już tłumaczę, na czym to polega. Polega to na tym, że ja żadnej roboty nie biorę. Łańcuchy mi pod nogi weszły. Nie biorę żadnej roboty, bo jak widzicie, dziś mamy sobotę. I dzień w dzień jest masa obowiązków. Teraz też jadę pod drzewo, które będę robił na deski, na dach, więc robię i dach, i werandę dostawiam, masę innych rzeczy. Nie pogodzę tego z naprawami, więc robię tylko jakieś samochody okoliczne, naprawdę jakichś znajomych, dobrych moich, czy mego taty, co po prostu człowiek musi pomóc. I czasem jakiegoś tam klienta, którego tam, nie wiem, mam już zaległego od naprawdę długiego czasu, albo co obiecałem i w ogóle, i to wtedy widzicie na filmie. Tak to ja nie biorę żadnych robót i myślę, że dopiero po nowym roku, jak ze wszystkim dobrze wystartuję, to dopiero zacznę wszystko robić. Wtedy będziecie mieli same nowe samochody, bo teraz do mnie są jakieś C8-ki ludzie piszą, żeby już stawiać i w ogóle, ale no na tą chwilę jeszcze nie chcę brać, bo wziąć nie jest sztuką, a potem będzie dzwonić. Ja się śmieję. Lepiej, żeby ludzie do mnie dzwonili: Peter, czy ty znajdziesz w końcu termin? Niż: Peter, kiedy ty skończysz w końcu moje auto? No i powiem wam, warunki polowe. Nie dał mi spokoju ten Citroen. Rozebrałem wszystko w drobny mak. I tutaj zrobiłem sobie taką omikę, bym powiedział. Mianowicie zauważyłem, że na listwie niektórych bezpieczników są jakieś dziwne prądy 0,4, 0,3 V. Jest o wiele za mały prąd, no i zauważyłem, że w tą skrzynkę leciała też woda. Więc połączyłem jakoś logicznie fakty, ten samochód w ogóle kręci, a nie odpala. Teraz w dodatku zaczął coś tam z tyłu burczyć, to podejrzewam, że ta cała skrzynka robi żwarę. Ale spójrzcie sami. Tak, mamy tu jakiś tam prąd dany, 12 V. Teraz odłączę, by to się nie spaliło. I słuchajcie. Chodzi. Po prostu nie wystarczy, jak prądy to powinien. Aha, dobra, mam EGR nie do końca podłączony.
bicia o to żyje. Aha, dobra, już wiem dlaczego. Problem leży w tym, że mam niepodłączony dolot, dlatego auto gaśnie, bo przepływ powietrza się nie zgadza. Ale odpaliłem gnoja, więc nawet Citroeny Majster ogarnie. Ryłem nad nim, powiem wam, dużo. I tutaj głównym problemem było to, że zmyliły mnie te szczury, bo to jest wszystko pociachane przez szczury. Więc to mnie naprawdę zmyliło. Poszedłem złym tropem, ale jak sprawdziłem zasilanie na zaworze, było za niskie. Za niskie właśnie były te zasilania na klapki. I tutaj dało mi to do myślenia. Kurde, czemu? I tak tutaj, no troszeczkę złym tropem tych szczurów, bo spójrzcie, że kable są pocięte, poszedłem. No ale jesteśmy na dobrej drodze. I tutaj właśnie mam przepływkę podłączoną tak na sztukę, żeby błędu nie waliła. I przez to wszystko, że te powietrza się tu wszędzie nie zgadzają, on gaśnie. Ale on będzie chodził. Będzie chodził. Ja zrobię tutaj na razie na krótko 12 V, ale tą całą skrzynkę byłbym za tym, żeby wymienić. Aczkolwiek tutaj naprawdę jest biedny klient, który jest małym gospodarzem, a małym gospodarzem to wiecie zawsze, że wiatr w oczy. To też są tak jak z małymi firmami. Nasze państwo próbuje wszystkich wyeliminować, żeby zostały same największe firmy, same najwięksi gospodarze, i to jest taka biedna osoba. No i też tutaj pierwsze trzeba porozmawiać, czy właśnie znajdą się finanse na nowe skrzynki. W ogóle podejrzewam, że to nie będzie drogie gdzieś z używki, aczkolwiek nie chcę tutaj krakać czy wymyślać. Zobaczymy wszystko, powiem wam, jestem dzisiaj wyrąbany, bo woziliśmy do nocy drzewo, nie wiem czy tam będzie widać na busie te wielkie kloce. O, teraz to w ogóle, bo nie ma lampy. Wielkie tam kloce do przetarcia. Więc działo się, a jeszcze tutaj męczyłem tego kurde citrusa. Nie dał mi spokoju, no już miałem kurde wyjść z dziewczyną. Ale mówię, no teraz będą święta, znaczy no święta. Poniedziałek, tak? Poniedziałek niby pracujący. Wtorek, wiadomo, na groby w ogóle. I środa, no niby też jest pracujący. Chcę trochę wolnego zrobić od tych samochodu, bo powiem wam, że jak za dużo, to łeb puchnie. Dlatego też właśnie chciałem mieć to z głowy, bo mam tak, że siedzi potem mi auto w głowie i to nie jest nic fajnego. No i teraz tak, mam tutaj naszą skrzyneczkę bezpieczników. W planach mam rozebrać ją i zobaczyć, co tak naprawdę z usterką. Mniej więcej wiem, na jakich bezpiecznikach są problemy, więc rozbierzemy i się przekonamy, co jest tym problemem i czy uda nam się to naprawić. A więc moi drodzy, czas na werdykt. Rozebrałem to, troszeczkę tutaj po bokach się poszkadzało, bo powiem wam, że to musiało powychodzić z tych pinów i to się działo tak mocno, że dopiero gdzieś się sadziłem mocno śrubokręt daleko i podważałem, to dopiero zaczęło to iść, a męczyłem się chyba z 10 minut, bo takie skrzynki to jeszcze nigdy nie trafiłem. Ale udało się to rozebrać, oczywiście przy pomocy preparatu, żeby troszeczkę to zruszyć, dlatego tak wygląda to mokre. Ja będę chciał to wszystko idealnie wyczyścić, przeczyszczę wszystkie styki od bezpieczników i wszystkie bezpieczniki dam nowe, bo wyglądały o tak, i zobaczymy, czy ta skrzynka ożyje. Podejrzewam, że jest coś uszkodzonego w środku, tylko że niestety to jest zalane wszystko taką twardym plastikiem, gumą. I no nie ma opcji tego rozebrać, bym musiał tutaj od tej strony wszystko ciąć, rozcinać i od tej strony się wbijać, więc no nic fajnego. Roboty dużo, no i też tak to nie jest profesjonalne, ani w jakkolwiek sposób fachowe, więc ten temat chyba sobie odpuścimy. Zobaczymy, czy po wyczyszczeniu nasza skrzyneczka zmartwychwstanie. Podłożyłem sobie coś pod te, wziąłem rękawiczki, bo to wszystko tak śmierdzi. Powiem wam, że masakra od tych szczurów i w ogóle. Jeżeli chodzi o jeszcze jakiś element, który jest nie do naprawy, bo jest nierozbieralny, to wam coś pokażę. Mianowicie mam tutaj lampę do swojego mietka i ona mi tak naprawdę posłuży za wzór, jak rozciąć drugą lampę. Bo tą to kiedyś chciałem rozebrać, bo ona i tak była rozszczelniona, to pewnie widać tutaj, że woda stała. I tu jest cała góra rozszczelniona. Nie wiem, czy mi się to udaje tą ręką pokazać. Ja to widzę. Może już trochę ciężko jeszcze to zobaczyli.
I problem jest tego typu, że tutaj są rzeczywiście śrubki do odkręcenia lampy, ale żeby lampę rozebrać, musicie zdjąć klosz, więc jest to element nierozbieralny, ale lampa, którą kupiłem do mojego Mietka, też prawa, okazało się, że jakiś czas działała i znowu się zepsuła. No, nawet nie widziałem, że tam lampa odpęknięta. I do czego dążę? Na ruskim forum znalazłem gdzieś opis, że gdzieś tutaj, muszę sobie ten filmik jeszcze raz włączyć, że gdzieś tutaj się coś wycina, jakieś okienko i można sobie polutować lampę. Więc ja będę chciał wsiąść i tą lampę rozebrać, żeby zobaczyć, w którym miejscu będę musiał ją wyciąć, żeby te LEDy sobie polutować, bo też mi nie świeci, jak puknę to świeci, jest to naprawdę mega uciążliwe. Więc jak ją rozbiorę, to wam pokażę, a w sumie to robię to dla przyjemności, bo lubię tutaj w swoim imperium czasami sobie wieczorkami posiedzieć i powalczyć jakieś ciekawe tematy, tak jak ta skrzynka bezpieczników, czy właśnie lampa do Mietka, bo nigdy nie mam czasu. Kupiłem sobie od cesarkę do cyny, też nie było czasu rozpakować, tu wszędzie leży pełno laptopów, nie laptopów, jakichś różnych cudac, muszę też to wziąć i trochę pogarniać, bo jest bajzerzy szok. A tutaj właśnie w takiej krótkiej przerwie między samochodami przyjechała tutaj od naszego znajomego czwóreczka i pali się błąd na licznikach od klocków. No to tutaj sprawdziłem miernikiem na raz, dwa, że niestety, ale jest obwód otwarty. No i co? Pan mówił, że kupił mechanikom nowy czujnik, ale został pewnie wyrzucony albo gdzieś odłożony, a został założony stary, no i nie mogli sobie poradzić z tą lusterką. Ciekawe dlaczego, gdy te kable są przeczochrane. Powiem wam szczerze, że jak już tutaj wyciągałem kostkę, to ona tak się działa, że mówiona jest, kurde, nie zmieniana miesiącami minimum, a niby tydzień temu miała zostać odpięta, więc no nie ma takiej opcji. Więc tutaj na szybkiego mogę to polutować i zrobić, żeby się błąd nie palił, ale fuszera, maniana, że szok. No i teraz czas na zabieg w naszej lampie. Ja tutaj sobie według tej starej, którą specjalnie uszkodziłem, bo to jest element nierozbieralny, patrzę, w którym miejscu będę musiał sobie wyciąć otwory, żeby wyszła mi ta cała ramka, bo na niej są elementy, które muszę po prostu sobie wziąć i polutować. A ja za chwilę to będę robił na sprawnej lampie, bo żeby nie była, tą lampę sobie kupiłem drugą w Poznaniu, nawet widzieliście, ona miała działać, ale tam została podłączona, przez chwilę działała i się okazało, że nie działa, było za późno, żeby ją odesłać, więc niestety się nie wyrobiłem w czasie. Nie wszystko jest tak, żebyśmy zaplanowali. I teraz, żeby znowu nie kupować trzeciej lampy, bo to trzeba będzie, to jest druga, to będzie trzecia, no to powiem wam, wolę to wziąć sobie tu jakoś ładnie, wyciąć i polutować. No i moi drodzy, efekt końcowy jest taki, że lampeczka działa i to naprawdę bajecznie. To jest sobie takie mega mgła, jest dlatego też taki dym jest widoczny. Chwila roboty, kasa zaoszczędzona, robota ciężka nie była, więc gitara 212 dostała nowe życie w lampie. No i co tutaj dużo gadać, Citroenik ożył, chodzi, nawiewy tylko huczą, troszeczkę zmniejszymy, chodzi ładnie, kontrolki migają, a to tylko widzę w aparacie, nie wiem czy jak się nagra, to też będzie widać, że jakby migały, a reszta rzeczy to nie, a tutaj dosłownie migają, o, teraz jakoś aparat złapał, że są na sztywno, więc ja właśnie podłączam kompa, za chwilę sprawdzimy, czy da się skasować wszystkie błędy. Jeżeli tak, to będzie po robocie. No i błędów oficjalnie wam pokazuję, że sterowników żadnych nie ma. Auto chodzi prawidłowo, więc skrzyneczka walona była. Reszta została też porobiona, elektryki sam pogryzione było. I auto może wrócić tutaj do naszego znajomego. Dzisiaj mega zakręcony dzień, przyjechała tutaj do nas jeszcze A6 na szarpania. No i znacie temat, że zawsze tutaj leci płyn od spryskiwaczy na wtyczkę, zalewa wtyczkę, gniją kable i często wtedy jakieś dziwne błędy wyrzuca, też są szarpania, różne naprawdę najróżniejsze rzeczy. Aczkolwiek tutaj wszystko jest w porządku. Do czego można się doczepić, to do tego, że jest tutaj kabel plusowy, który ja wam nie wiem, a tak zawinąłem go na sztukę, żeby do stania wjechać do warsztatu, zaraz go wam odłączę, pokażę.
Mianowicie, tutaj idzie jakiś główny plusowy kabel, bo jest bardzo dużo błędów od silnika, klapek, różnych innych cudów od zaworów, chłodzenia. No błędów jest naprawdę masakrycznie dużo. I widzę, że ktoś tutaj kiedyś się wkuwał jakimś miernikiem, kabel plusowy jest przecięty i zastąpiony jakąś zwijką, która nawet nie jest poltowana, tylko jest po prostu zwinięta, więc jest naprawdę jakoś to masakrycznie zrobione. Jakiś rzeźnik to zrobił. My to polutujemy i wtedy zobaczymy, czy te błędy poznikają, a potem jeszcze sprawdzimy fit paliwa pod kątem, czy są opiłki, bo na początku auto lekko szarpało, czyli wskazywałoby to na pompę w zbiorniku, a potem zaczynało szarpać coraz mocniej, teraz na zimnym szarpie cały czas, więc jest to bardzo prawdopodobne. No i taka mała aktualizacja, pokażę Wam, jak się sprawdza opiłki. Na pierwszy rzut oka nie widać, tutaj fit powietrza wydmuchaliśmy w stronę przeciwną. I teraz bierzemy sobie czarny plasticzek, na którym to będzie idealnie widać pod lampą. Teraz jak się leje, to sobie widać, jak same sreberko sobie leci. Ciężko to uchwycić na kamerze, bo to są naprawdę bardzo drobne. A to są właśnie oznaki uszkodzonej pompy paliwa. Jeśli chodzi o zakończenie naszego Peugeota, to wszystko pięknie śmiga, bez najmniejszego błędu. Jadę właśnie oddać go do klienta, więc samochód został zrobiony. No i co tutaj dużo gadać. Jak majster chce, to i Citroena naprawi. Czasami do tego gorzej z czasem, lub trzeba po prostu mieć chęci. A u nas to ładny asfalt zrobili, Wam powiem. Aż chce się jechać. No i trzymajcie się foteli, bo to jest auto od rodziny, od ciotki. Jak się bierze auto od rodziny, to jest zawsze jakiś ekstremalny wyczyn. To nigdy nie jest normalna ścierka, to było wszystko zbyt piękne, zbyt łatwe. A więc pokazuję czujnik obrotów wału korbowego. Nie wiem, czy na wcześniejszym filmie Wam pokazywał, bo od początku nie pokazywało. Auto raz dobrze odpalało, raz słabo. Jak trochę pokręcicie, włączacie zapłon, wyłączacie, to za którymś razem odpali, ale jak kręcicie go cały czas, to niestety nie odpali. No i tak, rozrząd ustawiłem na punkty 0 na skrzyni, patrzę, blokada pasuje. Jedną rzecz możemy wykluczyć. Wyczyściłem miejsca, gdzie czyta czujnik z farby, jest ok, nie odpala. Wymieniłem czujnik wału korbowego, chociaż stary właśnie był dobry i sprawdziłem, ale mówię, no niechby czujnik. Okazało się, że nie czujnik. Sprawdziłem przejścia kabla od wałka i od wału do samego sterownika. Przejścia są idealne. Nie można nic tutaj w ogóle powiedzieć. Sprawdziłem wszystkie masy, sprawdziłem masy do sterownika, napięcia, plusy, wszystko, wszystko, wszystko jest igła. Wszystkie napięcia na bezpiecznikach. No nie ma rzeczy, których w tym samochodzie nie sprawdziłem. Co jest jeszcze ciekawsze, że pokazywało wtryski. Założyliśmy wtrysk, pomimo tego, że jest dobry, ale to da się ogarnąć, to nie ma problemu. Można odesłać, no wtrysk akurat jest też nadal pokazane na trzecim cylindrze, bo akurat na pierwszym się poprawiło, więc był uszkodzony na pierwszym, ale na trzecim cylindrze jest nadal wypadanie zapłonu i nadal nie chodzi, pomimo tego, że jest nowa wiązka i wszystko jest ok, więc tylko pierwszy cylinder się poprawił, ale auto i tak kuleje, no i cały czas nam auto nie odpala. I teraz ostatnia ma diagnoza, ostatnia możliwość, bo tutaj nie wiem, czy Wam pokazywałem, wyprułem taką odcinkę, która tam była w ogóle tylko na skrętki porobiona. Rozebrałem całą elektronikę, sprawdziłem wszystkie przekaźniki, no wszystko, co jest tak naprawdę w tym samochodzie możliwe. I wychodzi na to, że ostatnią możliwą rzeczą, która tutaj może być zepsuta, jest nic innego jak sam sterownik silnika. Więc ja go wyciągam, zamawiam gdzieś drugi, będziemy go klonowali na stole i oby to było to, bo jak nie, to spalę ten samochód z ręką na sercu, spalę go. Mały update, kable nie dawały mi spokoju, więc je rozebrałem, posprawdzałem wszystko od A do Z, wizualnie nie ma się do czego doczepić, wszystko pięknie, ślicznie. Rozebrałem też nasz sterownik i tutaj na kondensatorach wydaje mi się, że są zimne luty, będę musiał to pod lupą sprawdzić, polutuję to wszystko i albo to ruszy, albo nawet sobie sklonuję i kupię drugi sterownik za tam 50 na 100 zł, nie będę długo się w nic bawił. Ze sprawnego auta, które chodziło, też mi coś nie wyostrza. O. Taki sterowniczek zakupimy drugi, sklonujemy, będzie po sprawie. Ogólnie to nam nuda nie grozi. Przyjechała tutaj znajoma, znaczy od mojego znajomego dziewczyna, bo próbowali sobie sami zmieniać koła, a ktoś im je dokręcił i spójrzcie, co tutaj zrobili. No jeszcze tutajśmy ręki nie przyłożyli. To wszystko już tak było obtłuczone, próbowali sami wykręcić jeszcze to, co było w środku od złodziejki, to jeszcze to zatłukli, więc masakra. Jedyna opcja to teraz jest to naszpawać, więc bierzemy się za nocną robotę. Dzisiaj mamy ogólnie ekstremalną nawałnicę pracy,
Mianowicie wypalamy tutaj w Q7 DPF-a. Będziemy za chwilę robić AdBlue. Dojechała jeszcze Skoda na AdBlue. Jedna Audi, jeszcze jedna Audi, jeszcze dwa sterowniki na wysyłki. Więc mamy dzień AdBlue. No i teraz tak, robimy tą kupiąteczkę, AdBlue jest już wyrzucone, więc wszystko fajnie śmiga, tylko problem jest taki, że coraz częściej to zaczęło wypalać DPF-a. No i standardowy temat w Audice, czyli różnica ciśnień, i słyszę, że tutaj dochodzi tak naprawdę już przy 3000 obrotów już ponad 530 mBarów, więc tak naprawdę DPF jest do wyciągnięcia, bo przed tym żeśmy go regenerowali, ale w ogóle regenerować nie chciał, robił temperaturę, ale nie mógł go przedmuchać, czyli jest po prostu zapchany popiołem, czy może nawet AdBlue mogło lać i mogło go zawalić. Jest bynajmniej do wyciągnięcia, do wyczyszczenia, bo w tej formie tam będzie go cały czas wypalał, bo jeszcze diesel doleju. A dobre to nie jest, więc tutaj na tej diagnozie będziemy kończyć ten samochód, bo dzisiaj się mega kolejka zrobiła i bierzemy się za inne samochody. Beszam chyba 3 AdBlue do ogarnięcia, Skodę nieszczęsną, a jeszcze A6, która mi utknęła na kanale, trzeba ją dokończyć i w ogóle przewody do niej będą dostępne dopiero za 10 dni roboczych, więc powiem wam, że cuda na kiju. Trzeba się cieszyć, jak części są dostępne, nieważne w jakich pieniądzach. No i co, lecimy z dalszymi tematami. I ładna nowa Skoda załapie się dzisiaj na wyłączenie AdBlue. Właśnie ruszamy z tym tematem, wjeżdżamy, wyciągamy sterownik, zobaczymy, co dokładnie go boli. Tutaj klient już sam walczył z tym tematem dość długi czas, aż w końcu się poddał, więc za chwilę szybka wycinka. A więc patrzcie tutaj sami, że problemy tutaj są zbyt małą skutecznością katalizatora NOx i tutaj można się bawić z tym i bawić i zawsze to wraca, więc my się pozbędziemy problemu. No i co, zaczynamy fleszowanie sterownika w naszej Skodzie, która ma przebieg 90 tysięcy na wyłączenie AdBlue. Troszeczkę to potrwa, więc ja idę sobie szybko jeszcze przygotować drugi sterownik. Teraz wam pokażę, jak stresująca jest moja praca. Mianowicie robimy tutaj w nowej Skodzie wyłączenie AdBlue, oczywiście po kablu, bo tutaj jest tak zabudowany sterownik, że nie chcemy rzeźbić. I mój komputer stanął w miejscu na 3% i prawie uwaliło sterownik. I drugi nowy komputer, który miałem, którego jeszcze w sumie nie używałem, podłączyłem i flashuję. Tego już kurwa nigdy więcej, za przeproszeniem, nie użyję do żadnego samochodu, bo no nie wiem, dlaczego tak się stało, ale widać, że to jest ewidentnie zacięty komputer. Tutaj już leci, a tam stał na 3%, więc prawie byłbym stratny kilka tysięcy złotych przez sprzęt. Widzicie, że nie zawsze jest wina mechanika. Czasami sprzęt płata figle i możecie uwalić sterownik za kupę siana. Ostatni punkt w naszej Skodzie to tylko wypalenie DPF-a i po robocie. Więc przeżył pacjent całym szczęściem, cudem. Udało się.